Witajcie, witajcie, witajcie. Z tej strony Urban i dzisiaj zapraszam Was do północno-zachodniego Londynu, a nawet raczej bym powiedział na jego przedmieście. Dzisiaj odwiedzę trzy naprawdę sympatyczne, że tak powiem, dzielnice, ale kiedyś to były miasta. Będzie to wyglądało mniej więcej tak, jak widzicie tutaj przede mną, czyli bardzo zielono. Zresztą, co będę Wam mówił, zostańcie ze mną i zapraszam Was na ten najnowszy odcinek Urban w Londynie. Lecimy! Dzisiejsze zwiedzanie zacznę od Norwood Cemetery, czyli jednej z najsłynniejszych nekropolii, gdzie leżą polscy lotnicy. W Wielkiej Brytanii takich nekropolii jest dosyć sporo. Największa taka nekropolia jest w Newark-on-Trent, niedaleko Nottingham. Ta nie jest może największa, ale no jest specyficzna. W Newark-on-Trent leżą piloci głównie bombowców. Tutaj, tam przed nami, gdzie jest rząd takich grobków, leżą polscy piloci myśliwców. Tutaj macie właśnie nagrobki pilotów, którzy walczyli podczas II wojny światowej. Nie wszystkie te groby są polskie, ale większość z nich jest. Wyobraźcie sobie, że aż 18 grobów z tych wszystkich, które tutaj się znajdują, należą do weteranów bitwy o Anglię. Między innymi są w nich także Polacy. Zaraz odnajdę kilka takich ciekawszych osób, które bardziej się jakby jakoś zasłużyły, i opowiem Wam krótką historię, jak do tego doszło, że zginęli. Tutaj przede mną mamy grób sierżanta Wójtowicza. Jak widzicie, służył on w dywizjonie 303. Zginął pilotując Hurricane'a zestrzelony przez niemieckie Messerschmitty. Rozbił się gdzieś w okolicach Kent. 21 lat, bardzo młody człowiek. 21 lat i już zostajesz wysłany na wojnę i już musisz pilotować maszynę bojową. Ostatnim polskim pilotem, który został pochowany tutaj, na tej alei cmentarzów, jest podporucznik Kawczyński. Zginął on 6 lipca 1942 roku, w wieku 22 lat. Zginął w troszeczkę dziwnych okolicznościach, bo nie został zestrzelony przez Niemców, a zderzył się ze swoim kolegą, który leciał Spitfire'em. Na dodatek nie był to lot, że tak powiem, akcji, że lecieli kogoś zestrzelić, tylko to był po prostu zwykły lot treningowy. Jak widzicie, podporucznik Kawczyński nie ze skwadronu 303, ten akurat jest z dywizjonu 308. Skoro byliśmy przy ostatnim grobie polskiego żołnierza lotnika przy tej alei, to warto także odwiedzić i przyjść zobaczyć grób pierwszego lotnika polskiego tutaj oto w tej alei. Jest nim sierżant Andruszków. Trudne bardzo nazwisko w sumie do przeczytania. Jak widać, sierżant Andruszków służył w dywizjonie 303. Zmarł 27 września 1940 roku w wieku 19 lat. I został zastrzelony przez niemieckie samoloty podczas bitwy o Anglię. 54 polskich pilotów, bohaterów jest pochowanych tutaj na tym cmentarzu w Norwood. 53 nagrobki mają orzełka polskiego. Jest także oficer Gruszka, polski pilot. Niestety, on latał, niestety, nie wiem jak to powiedzieć, to jest cały czas Polak, ale latał pod skrzydłami brytyjskimi. Nie latał w żadnym polskim skwadronie, ale cały czas jest to Polak. Jak powiedziałem wcześniej, 54 nagrobki Polaków, bohaterów są tutaj na tym cmentarzu.
naprawdę w bardzo dobrej kondycji i widać, że no, ludzie cały czas dbają o te groby. Jak widzicie, tutaj w okolicy jest o wiele więcej grobów, które naprawdę są zaniedbane. Na większości z nich nawet już no, nie można się doczytać, kto tam leży, kiedy zmarł. Musicie jeszcze odwiedzić kilka miejsc związanych z polskimi lotnikami, z polskimi bohaterami, bo tak będę ich nazywał. Znajdują się one niedaleko i też je Wam dzisiaj pokażę. Dlatego w drogę. Wiecie co? Stałem sobie tam nad tymi polskimi grobami. Była chwila, żeby sobie pomyśleć. No i tak przyszła mi ta cała historia z tym nieszczęsnym Brexitem. I tak sobie wyobraziłem, że jakby podszedł do mnie jakiś Angol, chociaż odpukać na razie to się nie zdarzyło, i powiedział: dalej z tego kraju, bo mówisz po polsku. To wiecie, co bym mu powiedział? Wiesz co? Przyjdź sobie na ten cmentarz i popatrz sobie na te groby i podziękuj tym wszystkim ludziom, że nie mówisz po niemiecku. Tak bym powiedział. Na szczęście, póki co coś takiego mi się nie wydarzyło. Jest dobrze, ale jakby było, to bym tak powiedział. Słuchajcie, jest niesamowicie gorąco. Kurde, kolejny dzień w Londynie, gdzie jest ponad 30 stopni Celsjusza. Ostatnio na wszystkich londyńskich forach bardzo takim głośnym tematem jest to, czy w Londynie znajduje się gdzieś no, jakieś kąpielisko i plaża. I wiecie co? Znalazłem takie kąpielisko. Znajduje się ono w Ruislip, niedaleko stąd, jakieś pół godziny spacerkiem. Jest tam kąpielisko i plaża. Nie wiem, jak jest z czystością, ale zaraz tam pójdę i to wszystko wybadam. Powiem Wam, że bardzo przyjemna jest ta okolica Ruislip. Kurczę, pola golfowe, dużo zieleni. Tam za tymi polami golfowymi znajduje się Northwoods cmentarz. Generalnie cisza, spokój. Boże, w taką pogodę? Rewelacja. Teraz jestem właśnie w drodze do tego Lido, o którym mówiłem wcześniej. Trzeba przejść obok pola golfowego. Tam widzę, ktoś gra. I słuchajcie, jeżeli woda będzie w miarę czysta, no to muszę wejść, chociaż na chwilę zamoczyć nogi, bo jest naprawdę 30 stopni. Słuchajcie, Londyn nie jest gotowy na takie temperatury. Tutaj autobusy nie mają klimy, metro zatłoczone, gorące jak cholera. Czasami jak jest bardzo gorące, nawet dają wodę za free, co jest akurat dobrym posunięciem. Ale nie, no kurczę, większość pomieszczeń w środku ma dywany, klimatyzację mają nieliczni. No bo po co klimatyzacja, jak większość roku i tak jest, nie to, że zimno, no ale nie jest gorąco, jest normalnie, bym powiedział, więc ta klima nie jest potrzebna. Ale dobrze, ja nie narzekam, dużo Angoli narzeka, bo oni zawsze narzekają, nie? Jak pada deszcz, to narzekają, że pada. Jak jest gorąco, to narzekają, że jest gorąco. Co tu narzekać? No patrzcie, taka pogoda, trzeba się cieszyć, a nie narzekać. No ale cóż, tacy czasami oni są. Powiem Wam, niezła akcja, bo jeszcze niedawno byłem tam po drugiej stronie tego pola golfowego i tak naprawdę to pole golfowe mogłem sobie oprzeciąć, jak to się mówi, na szago albo na skróty. Ale jednak wolałem nie ryzykować, bo tutaj cały czas grają w golf oczywiście. I kurde, jakbym dostał taką piłeczką w głowę, to mogłoby się źle dla mnie to skończyć. Mój kask nie jest wystarczający, żeby mnie ochronić przed golfową piłką. A tam jest w ogóle ten klub. Nie, no naprawdę mogłem dużo sobie ściąć. Ale sport to zdrowie, a spacer to sport, więc jest zajebiście. Zastanawialiście się kiedyś, jak wygląda w środku piłeczka do golfa? Właśnie tutaj idąc drogą na skróty przez takie krzaczory, patrzcie. Znalazłem rozpieprzoną piłeczkę golfową. Wiecie, co jest w środku? Czekajcie.
Kurde, zobaczymy. Rozwalimy ją do końca. I w środku znajduje się coś takiego, ale za cholerę nie wiem, co to jest. Interesujące. No i doszedłem do jeziora, do Ruislip Lido. Kurde, powiem wam, nie jest złe. Woda może jakaś najczystsza nie jest, ale patrzcie, jaka fajna plaża. Fajna i spora. Dzisiaj jest środa, ciepły dzień, dużo ludzi. Wyobrażam sobie, co jest, jak jest niedziela albo sobota i ciepły dzień, dużo ludzi. To jest jeszcze więcej ludzi wtedy. Co tutaj mamy? No swimming, czyli nie można tutaj pływać i nie można brać kąpieli, czyli jak przyjdziecie z jakimś płynem do kąpieli i będziecie tutaj chcieli się umyć, to jest tutaj nie wolno. Co tu znalazłem? Muszla? Nie. Kawałek drzewa? Nie. Ej, powiem wam, kurczę, w Londynie coś takiego? Naprawdę zajebista sprawa. Wyobraźcie sobie, że dojedziecie tutaj metrem, nawet nie musicie brać żadnego pociągu. Z centrum Londynu dojedziecie tutaj w jakieś pół godziny. Polecam, naprawdę polecam. Plażę Ruislip. Ej, wiecie co? Przypomina mi to troszeczkę moje takie młodzieńcze lata. Jak jeździłem na obozy sportowe, była taka miejscowość pod Kościerzyną, nazywała się Garczyn, wioska w sumie. Tam jeździliśmy na obozy sportowe z piłki ręcznej i wyglądało to podobnie. Znaczy może nie tak samo, inaczej to wyglądało, ale takie mam skojarzenia. Jeziorko, plaża, przyjemnie, naprawdę przyjemnie. Na pewno wybiorę się tutaj raz prywatnie, na dłużej, a nie tylko na chwilę, żeby nakręcić. Chociaż przysiądę sobie na parę minut i nacieszę się dobrą pogodą i słońcem. A wy jeszcze raz spójrzcie sobie, właśnie tak wygląda Ruislip Lido. I oto jest centrum Ruislip. Jakieś 7, może 8 tysięcy mieszkańców mieszka w tej dzielnicy. Dzielnicy, która kiedyś była osobnym miasteczkiem, nawet taką wielką wsią bym powiedział. Dołączoną do Londynu, wchłoniętą przez Londyn. Co jak to, no? Normalna high street takiego podlondyńskiego miasteczka. Z takimi troszeczkę lepszymi kafejkami, sklepami, jakimiś agencjami nieruchomości, bo tego tu jest najwięcej. Ale high street nie będzie moim głównym celem. Moim celem będzie jeden pub, który znajduje się troszeczkę jakby z dala od tej całej high street. Ale jest to naprawdę bardzo interesujący pub. Szczególnie dla tych, którzy interesują się dywizjonem 303. Pub The Orchard. The Orchard, czyli sad. Pub sad. Dlaczego to miejsce jest tak specyficzne? A ponieważ w tym pubie w latach 40. podczas wojny w tym pubie przesiadywali i opijali swoje zwycięstwa małych bitew polscy piloci, nie tylko z dywizjonu 303, ale z każdego, jaki pewnie wtedy stacjonował w nieopodal tutaj bazie RAF. I dowodem na to jest ten oto Spitfire z polską szachownicą. Patrzcie. Memories that live on the Polish Airmen and the Orchard. Czyli tutaj przychodzili chlać nasi po wygranych walkach. A jeszcze jedna taka ciekawostka. Wyobraźcie sobie, że właściciel albo ówczesny manager The Orchard za każdy zestrzelony niemiecki samolot stawiał dużą butelkę szampana naszym Polakom. Więc kolejne miejsce, które Polacy powinni raczej odwiedzić, będąc w Londynie. Będąc na dłużej w Londynie, bo może niekoniecznie jest to takie miejsce turystyczne, ale ci, co interesują się historią, II wojną światową, lotnictwem, to niech wpadną sobie na cydra do tego pubu.
Teraz już no, ten pub wygląda zupełnie inaczej. W środku nie ma żadnych nawet pamiątek związanych czy z polskimi lotnikami, czy z wojną. Teraz jest tu pub, jakaś restauracja i hotel, ale nazwa jest ta sama. Nazwa jest ta sama. Jest to samo miejsce, gdzie kiedyś to nasi sobie właśnie tutaj balowali po zwycięstwach tam na brytyjskim niebie. Powiem wam, że w ten upał ten cydr wszedł jak Coca-Cola na kaca. To było coś, czego mi dzisiaj brakowało. A my cóż, nadal mamy w sumie bardzo przyjemną okolicę i powoli udaję się w kierunku lotniska RAF Norfolk. Nie liczcie na to, że tam wejdę, bo jest to cały czas czynne i działające lotnisko lotnictwa brytyjskiego, ale chociaż postaram się je wam pokazać z bliska. W ogóle muszę sobie, widzicie, ustawić kamerę, bo coś mi się dzisiaj przekręca na lewą stronę. Tam za tym płotem znajduje się jednostka wojskowa RAF-u, a dokładnie lotnisko. Tam przed wejściem widać wielkiego Spitfire'a, czy wielkiego, normalnych rozmiarów w porównaniu do tego, co był przy tym pubie. To jest jednostka wojskowa, za bardzo pewnie ani nie można nagrywać, więc nie podchodzę blisko. Kiedyś przypał w Maroko miałem, jak za blisko zbliżyłem się do Pałacu Królewskiego i no niechcący zacząłem kręcić żołnierzy, nie spodobało mi się. Ej, bardzo mi się nie podoba ta stabilizacja dzisiaj, powinno być tak. Dobra, jest coś krzywo, skalibruję to wkrótce, jak wrócę do domu. Jak widzimy, samolocik jakiś właśnie się wybił z bazy, narobił nam hałasu, a sama baza założona w roku 1915, czyli 2 lata temu obchodziła równe setne urodziny. I to właśnie z tej bazy polscy piloci, polscy bohaterzy i polscy hirosi startowali, aby walczyć o Wielką Brytanię. Taka jest prawda. I jak wiemy, bo wcześniej byłem na cmentarzu, 54 pilotów niestety, ale do tej bazy nigdy nie wróciło. Żywych. Tutaj znajduje się płyta tego lotniska. Póki co nic nie widzę, żeby jakiś samolot miałby zaraz startować. Przed chwilą zresztą jakiś wystartował. Jak wspominałem wcześniej, to było boisko, lotnisko. Cały czas normalnie funkcjonuje, oprócz tego, że no jest używane jako baza wojskowa. Jest także używane przez no, prywatne samoloty, jakieś takie małe czartery dla bogatych ludzi, których zresztą tutaj w okolicy to raczej nie brakuje. Ponoć znajduje się tutaj także na tym lotnisku ten słynny hangar, do którego wracały polskie samoloty. I on cały czas jest i cały czas funkcjonuje, nie jest zburzony. Jest tam ponoć także gdzieś tam w biurowcach tego lotniska archiwum całe, są jakieś zdjęcia, więc kurczę, no fajnie może byłoby się postarać jakieś pozwolenie i tam wejść, bo to wygląda naprawdę ciekawie. Spore lotnisko, fajne położenie, jest na górce. To właśnie stąd ruszali piloci walczyć z Germańcami. A teraz idziemy do ostatniego miejsca dzisiejszej wycieczki i będzie to miejsce znowu poświęcone Polakom i polskim pilotom. Powiem wam, w nogach już czuję. Sporo kilosów dzisiaj zostało zrobionych. Ostatni przystanek mojej dzisiejszej wycieczki i chyba najważniejszy, bo jest to pomnik poległych polskich lotników podczas II wojny światowej. Nie tylko w walce o Wielką Brytanię, ale jak to widzimy w walce o Atlantyk, o zachodnią pustynię, Włochy, Francja, Belgia, Holandia, Niemcy. Wiele składronów
Ale patrzcie, co jest najlepsze. Co znajduje się za pomnikiem? Za pomnikiem znajduje się ściana idąca takim łukiem, taką tworząca podkowę, bym powiedział. 1243 nazwiska polskich pilotów, którzy zginęli właśnie podczas II wojny światowej. Zobaczcie tylko, ilu naszych zapewne utalentowanych pilotów zginęło za walkę o wolność podczas II wojny światowej. Imiona idą według alfabetu. Tutaj zaczyna się literka A, idzie na tamtej ścianie i tutaj jest literka Z. A tutaj mamy jeszcze dodatkowo widać takich jakby dołożonych pilotów, którzy walczyli w kampanii francuskiej. Miejsce naprawdę piękne, z drugiej strony smutne, ale warte, żeby tutaj przyjść, zobaczyć i pomyśleć sobie nad tym wszystkim. A tutaj obok tego memoriału znajduje się także fajny park. Zaraz zobaczymy, co jest w tym parku. O, i nawet jak jest tutaj napisane, ten park wygrał jakąś nagrodę. O, czyli jak widzicie, jest to park poświęcony pamięci polskim lotnikom. Z drugiej strony też jest jakaś tablica, może ta będzie po polsku. O, dokładnie, ta jest po polsku. Polski Park Pamięci przy pomniku lotników polskich. Czyli jak widzicie, Polacy bardzo mocno są związani z tym tutaj regionem, z tą dzielnicą. Powiem wam szczerze, nie widziałem jakoś dużo Polaków chodzących po ulicy, nie widziałem także polskich sklepów, ale Polacy muszą tutaj być i są od dawien dawna. Tutaj też jakiś pomnik. A w ogóle jeszcze jedna taka ciekawostka. Tamten memoriał jest zapisany na liście zabytków Wielkiej Brytanii, więc jest chroniony. I chyba jest to jedyny taki zabytek, który no, ma coś wspólnego z Polską. Ale patrzcie, w ogóle w tym parku można się nawet troszeczkę poczuć jak w Polsce. Bo są i brzozy, które powiem wam, w Anglii bardzo rzadko występują. I tu są jakieś drzewka iglaste. Nie wiem, czy to nawet nie są sadzonki drzew przywiezione specjalnie z Polski. Jedyne, co jest minusem tutaj, to idąca ta autostrada, która idzie gdzieś tam. I nie ma takiej ciszy tutaj, ale kurczę, no jak będziecie na trochę dłużej w Londynie, zajrzyjcie w to miejsce. Naprawdę, naprawdę jest warto. Ja wam bardzo dziękuję za ten odcinek, za to, że wytrwaliście do końca. Słuchajcie, wszystkie adresy tych miejscówek związanych z Polakami, z polskimi bohaterami, pilotami, żołnierzami wrzucę wam tutaj pod filmem. Pamiętajcie, będąc w Londynie, możecie także za zupełną darmożkę odwiedzić RAF Muzeum, które znajduje się w Colindale. Ja tam byłem, nawet nakręciłem odcinek. Tutaj macie gdzieś link do tego odcinka. Nazywa się w sumie prosto Muzeum Lotnictwa. A ja co, jeszcze chwilę sobie tutaj posiedzę, bo jest naprawdę bardzo fajny klimat. Ja wam jeszcze raz dziękuję. Pamiętajcie, subskrybujcie ten kanał. Wbijajcie na moje kanały społecznościowe Facebook, Instagram, Twitter, Urban w Londynie, grupa Londyńczycy Urbana. Sprawdzajcie muzykę, która pojawiła się w tym filmie i zapraszam was na wycieczki do Londynu. Piszcie na ten tutaj e-mail, który wam się wyświetli. Cześć!